skoki w głowę. Otwierajcie karty zgłoszenia, to jest pałac. Zgadnijcie, jaki to utwór? Tak? Także zapisujcie się po to, żebyście mogli odebrać śniadania, losować nagrody, a tych nagród mamy tyle, że się w kieszeniach już dodatkowe, które dostał dzisiaj Hubertowi, nie zmieściły. Kolegę, chodźcie, chodźcie wszyscy z brudnych koszulkach, zapraszamy do amfiteatru, a pierwszy też do zdjęcia. Ruch w sercu miasta to idea, która nie jest sposobem na rywalizację sportową, to idea, która ma zachęcić ludzi do ruchu i to był jej podstawowy cel. Myślę, że już przy drugiej edycji w 100% osiągnięty. Dzisiaj nie znam jeszcze szczegółowych informacji, ile było osób, ale myślę, że zdecydowanie ponad 1000, może i nawet więcej. Także po prostu chcemy się ruszać i apeluję do tych, którzy dzisiaj siedzieli w domu, aby więcej tego nie robili. Już w przyszłym roku przyszli do nas i wspólnie z nami świętowali to święto ruchu w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. Raz jeszcze dziękuję tym, którzy wzięli udział w tegorocznej imprezie i zapraszam wszystkich na rok kolejny. Witam Państwa, jesteśmy tuż po zakończeniu akcji Ruch w sercu Bydgoszczy. Wzięliśmy udział w super przedsięwzięciu, biegło z nami i maszerowało ulicami Bydgoszczy wielu bydgoszczan i pewnie nie tylko. Zachęciliśmy wielu sportowców do wspólnego wzięcia udziału w tej niedzielnej zabawie. Pogoda dopisała, było świetnie. Ja sobie teraz osładzam czas po tym niewątpliwie dużym wysiłku, jakim było pokonanie tej trasy. Bawiliśmy się wszyscy razem wspólnie i kto nie był, myślę, że niech żałuje, a tych, których przekonaliśmy do takiej formy spędzania czasu wolnego, zapraszamy już za rok. Przede wszystkim skłoniła nas tutaj idea sportu, którą próbujemy na każdym kroku promować. Zatem futbol amerykański jest sportem dość teraz coraz bardziej popularnym i chcemy promować go również podczas takich wielkich eventów jak bieg w sercu Bydgoszczy.